Trudno wyobrazić sobie okres jesienno-zimowy bez tego naturalnego specyfiku. Nazywany jest płynnym złotem i dobroczynnie wpływa na nasze zdrowie. Miód Boni Mowa to najlepszy produkt lokalny. Karkonosze to jest zagłębie Gryki, przede wszystkim miód gryczany, słynny na całą Polskę. Najeżdżają nas pasieki wędrowne z innych części Polski, żeby ten miód pozyskać. Także karkonosze to przede wszystkim wspaniałe miody wielokwiatowe, miody spadziowe i miód gryczany. Od 20 lat w Cieplicach organizowane są warsztaty pszczelarskie połączone ze sprzedażą miodu w najróżniejszych postaciach. To jest jedna z takich ważniejszych imprez, które towarzyszą wrześniowi jeleniogórskiemu, także od wielu, wielu lat, już właśnie od 20 lat staramy się, żeby jedną z takich główniejszych imprez to były w ramach września jeleniogórskiego były warsztaty pszczelarskie. To także idealny moment do integracji społeczności pszczelarzy i wymiany doświadczeń. Podczas uroczystego otwarcia wręczano także podziękowania i złote odznaki pszczelarskie. Jedną z nich otrzymał pan Edward Grochalski, który od dziecka marzył, by zajmować się pszczołami. Gdzieś od 15 roku życia już chciałem pszczoły hodować. Zacząłem hodować tak przypadkowo, przeszło 30 lat temu. Posiadam 22 rodziny. Mam je w dężniku pod Antonówką, prawie w lesie. Kilkudziesięciu wystawców sprzedawało miód w najróżniejszej postaci. Nie zabrakło także produktów pszczelich. Tutaj można kupić prawdziwy miód od pszczelarza, a nie od handlarza, bezpośrednio. Czasami jest on w wyższej cenie, ale za jakość trzeba zapłacić. Do Jeleniogóry przywiozłem miód leśny, miód spadziowy, naszą specjalność miód wrzosowy oraz miód lipowy. Robimy maść propolisową, pozyskujemy pyłek, jak i również sam propolis. Ciekawą, ale nadal bardzo zdrową alternatywą są miody z owocami. Jak się okazuje, płynne złoto można połączyć z miętą, cytryną, pomarańczą, aronią czy żurawiną. A to dopiero początek. Miód wielokwiatowy kremujemy, poddajemy procesowi kremowania, dzięki czemu on się staje w konsystencji taki milszy w użyciu. I w trakcie procesu kremowania do naturalnego miodu dodajemy liofilizatu z owoców. Szczególnie tutaj niedoceniane owoce nasze czerwone, polskie aronia, czarna porzeczka. Cieplickie warsztaty pszczelarskie to okazja nie tylko do kupienia zdrowych produktów, ale także zgłębienia wiedzy dotyczącej zakładania pasiek i dbania o pszczoły. Bo jak się okazuje, bycie pszczelarzem to jest sztuka. Zaczynamy od literatury lub bardzo fajnie jest skorzystać z pomocy doświadczonego pszczelarza, a nawet pomagać mu w pasiece i poznać proces rozwoju rodziny pszczelej, bo my na wiosnę rozwijamy rodzinę pszczelą do kondycji produkcyjnej. Pszczelarz musi wiedzieć, jakie pożytki w jego regionie będą występować, w jakim czasie. Musi znać się na produkcji miodu. Na stoiskach nie zabrakło uli drewnianych, ze styropianu, a także akcesoriów potrzebnych do wyrobu miodu. Ogromne zainteresowanie jeleniogórzan i turystów tymi warsztatami pokazuje, że imprezy popularyzujące zdrowie i regionalne produkty są bardzo ważne.